Zupełnie inne humory panują w szeregach trzecioligowców z naszego regionu. Broń Radom co prawda zaczęła sezon od zwycięstwa z KS Kutno, ale potem było już tylko gorzej. Radomianie przegrywali kolejno z Lechią Tomaszów Mazowiecki z niczym Biała i rezerwami Legii Warszawa. Broniarze więc po czterech kolejkach mają na koncie tylko trzy punkty i są w strefie spadkowej w tabeli grupy pierwszej, trzeciej ligi. Zajmują 17 miejsce. W tym tygodniu w zespole doszło też do zmiany trenera. Artura Kupca zastąpił Tomasz Jasik, dla którego piątkowy mecz będzie debiutem na ławce trenerskiej broni. Zdecydowanie lepiej wiedzie się Pilicy Białobrzegi. Podopieczni Tomasza Grzywny wystartowali w tym sezonie bardzo dobrze. Zaczęli od remisu ze Zniczem Białopiska, a potem wygrali z rezerwami Legii Warszawa i Mamrami Giżycko. Pilica ma na koncie 7 punktów i zajmuje trzecie miejsce. Warto jednak zaznaczyć, że Białobrzeżanie mają o jedno rozegrane spotkanie mniej niż większość stawki, bo w trzeciej serii gier pauzowali to oni będą faworytem piątkowych derbów, których początek o godzinie 19 na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 w piątek 27 sierpnia.